Dreams strip down beyond firelight. Cześć, witam was bardzo serdecznie w grze Rage w trybie multiplayer. Dzisiaj pokażę wam tryb Fury. Tryb Fury to drogowa walka między graczami. Maksymalnie do 4 graczy może uczestniczyć w tej rozgrywce, walczącymi przeciwko sobie za pomocą pojazdów, jak widzicie na ekranie, o kontrolę na pustkowiach. W tym trybie weźmiemy udział oczywiście w różnorodnych trybach rozgrywki, jest ich dokładnie 4, na zróżnicowanych mapach. Możemy tutaj też zdobywać doświadczenie i ono daje nam dostęp do nowej broni, pojazdów i typów karoserii. O tym będzie mowa na koniec tego filmiku. Także mamy do dyspozycji 4 tryby. Ten, który widzicie na ekranie, to rzeź. Jest to walka wszystkich ze wszystkimi, taki typowy deathmatch, można tak to określić w sumie. No i naszym zadaniem jest tutaj oczywiście likwidowanie każdego, kto jeździ po mapie. Niestety jest tylko możliwość grania w 4 osoby, więc jest tego troszeczkę mało, ale mapy nie są duże, są ciekawie zaprojektowane, także zabawa jest absolutnie przednia. Także ten tryb będzie leciał teraz w tle, a ja wam powiem jeszcze o 3 pozostałych. Mamy też tryb wyścig meteorytowy, gdzie zbieramy fragmenty meteorytów i zawozimy je do pól przechwycenia, żeby zdobywać punkty. Kolejnym trybem jest tryb triada, gdzie mamy zająć 3 kolejne punkty kontrolne, żeby zdobywać punkty. Ostatnim z trybów jest wyścig serii. Tutaj mamy zajmowanie punktów kontrolnych i łączenie ich razem, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. Także jeżeli chodzi o tryb ogólny Fury, to jest z czego wybierać i można sobie dopasować to, co akurat w tym momencie chcemy robić, czyli czy mamy ochotę na rzeź, czyli to, co widzicie na ekranie, czy po prostu pojeździć sobie tymi pojazdami w buggy po pustkowiach gry Rage. Jak widzicie, mój samochód posiada kilka ciekawych opcji. Poza tym na całej mapce są rozstawione dodatkowe bonusy, które zbieramy. Między innymi amunicję, jakieś tam dopalacze, niedopalacze, tego typu rzeczy. Sam samochód posiada tryb osłony, który tam uruchamia się na kilka sekund. I możemy w ten sposób, na przykład będąc już w stanie spalania się, wygrać pojedynek z konkurencyjnym pojazdem. Tak jak właśnie tu widzicie, może akurat to nie dało zwycięstwa, ale przynajmniej uchroniło mnie przed uszkodzeniem. Fajny jest właśnie ten system, który pokazuje, że jesteśmy namierzani, wykrywani. Daje on nam tych kilka sekund na podjęcie decyzji, czy uciekamy, czy będziemy się tłuc z wrogiem. Z tego, co już zauważyłem grając w tą grę, jest dosyć ciekawy tryb odwracania się natychmiastowego. Robimy to wciskając spację i wybierając kierunek, w który chcemy się odwrócić. To jest oczywiście hamowanie na ręcznym, coś takiego, ala hamowanie na ręcznym. Niestety ten tryb nie jest zbyt popularny, z tego co na razie zauważyłem, być może dlatego, że jeszcze mało osób gra w multiplayer, bo wciągnęła ich kampania dla pojedynczego gracza. Być może jeszcze mało osób kupiło tę grę. No cóż, zobaczymy co będzie później. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy troszkę trzeba poczekać, szczególnie przed południem, po południu, takim wczesnym, bo wtedy naprawdę jest mało graczy. Ale uwierzcie mi, rozbicie każdego pojazdu daje niesamowitą frajdę i satysfakcję. O, tutaj widzicie teraz apteczki porozrzucane po planszy, po tej mapce. One oczywiście odnawiają nam pancerz i wzmacniają życie. No i tu właśnie był przykład tego, jak szybko można odwrócić pojazd, żeby ruszyć w pościg za wrogiem. Jeżeli chodzi o grafikę, to jeżeli o mnie chodzi, możecie zobaczyć, jaką ja mam
jaki ja mam sprzęt na moim kanale, bo tam wszystko jest opisane, i porównać sobie z tym, co macie wy. U mnie wszystko chodzi płynnie, w 60 klatkach na sekundę, nawet przy nagrywaniu. Także gra nie ma jakichś tam wygórowanych wymagań, jest świetnie zoptymalizowana, również w trybie multiplayer. Nie ma z tym żadnych problemów. Także jak macie dobre łącze, średniej klasy kompa, to śmiało możecie Rage'a kupować i bawić się. Fizyka zderzeń też jest dosyć ciekawie zrobiona. Oczywiście sam tryb jazdy jest typową zręcznościówką. Tutaj nie ma nic, co by wiązało się z symulacją jazdy na pojazdach buggy, ale no nie ma co się dziwić. W końcu to ma być zabawa frajda, a nie wyścigi samochodowe. A mimo to sama jazda właśnie daje dużo frajdy. O, i tu po raz kolejny osłona, którą uruchomiłem, uratowała mi życie. No, powiedzmy. Okej. Sama konstrukcja mapek też zwraca uwagę, bo wszędzie są jakieś zakamarki, ciągle są zakręty. Możemy skakać, przeskakiwać przeszkody, przeskakiwać wrogów. Także samo zapoznanie mapy to jest kilka godzin dobrej zabawy. Takie zapamiętanie jej dobrej. Samochód ma oczywiście dwa tryby ognia. Mamy zwykły karabin maszynowy. Oczywiście z czasem możemy ulepszać sobie te bronie i będą ich lepsze odpowiedniki, ale na samym początku mamy właśnie karabin maszynowy i rakietnicę. Oczywiście właśnie po śmierci możemy sobie wybrać opcję, w którym momencie się odrodzimy i czy ma być to gdzieś na planszy, na mapce, czy ma być to w garażu. W garażu oczywiście możemy podrasować sobie sprzęt. Tutaj, jak widzieliście, teraz oberwałem. O, i ponownie zostałem zniszczony przez miny. Miny również można. Są bodajże do odblokowania. No i jak widzieliście, one mają czasowy zapłon. To kolejny bonus, który można zdobyć na planszy. Teraz rakiety wziąłem. Z tego co zauważyłem, co może być takim delikatnym minusem, raczej nie odczuwa się braku amunicji, czyli to zbieranie ekwipunku rozrzuconego po mapce jest ok, ale generalnie nie odczuwałem wpływu tego na rozgrywkę. Być może, że tego dużo zbierałem, no nie wiem. W każdym bądź razie nie miałem problemu z tym, że brakowało mi amunicji. No to jest właśnie przykład tego, jak możemy polatać po mapce. No i to też pokazało ten skok po dachu, że zmapowanie terenu jest bardzo dobre, czyli raczej nie spotkamy się z tym, że gdzieś nasz pojazd zostanie zaklinowane i nie będziemy w stanie się poruszyć. Wszystko jest zrobione tak, żebyśmy mogli sobie śmiało. O, śmierć za śmierć. Żebyśmy mogli śmiało, bez przeszkód, bawić się po mapce i nie martwić o to, że gdzieś tam nie wjedziemy, czy nie wyjedziemy skądś, jak spadniemy. Z tego co też zauważyłem, jeżeli chodzi o tryb multiplayer, to niestety ten tryb Fury jest mniej oblegany niż drugi tryb multiplayer. Bodaj się nazywa Legendy Pustkowi. No tam oczywiście już mamy akcję z dwoma bohaterami autentycznie znajdującymi się na mapce, czyli zapraszamy sobie jakiegoś znajomego, no i zaczynamy zabawę. Mamy tam osobne legendy, tak zwane, przygotowane do przejścia.
No i tamten tryb wzbudza jak na razie przynajmniej dużo większe zainteresowanie. Tam raczej nie zabraknie chętnych do rozgrywki. No tutaj, tak jak mówiłem już wcześniej, trzeba troszkę się naczekać, żeby zacząć. W prawym dolnym rogu macie pokazane, ile mam punktów i kto prowadzi, na jakim miejscu jestem, oraz czas rozgrywki, który również jest ograniczony. Zostało niecałe pół minuty. Raczej już tego nie wygram, ale nie spodziewałbym się, że grając to po raz bodaj piąty zdobędę pierwsze miejsce od razu. Szczególnie, że gracze, z którymi gram, też wiedzą, z czym to się je. Jak widzicie, oni mają już też odblokowane inne pojazdy, inne broń. No i koniec rozgrywki. Mamy podsumowanie, kilka ciekawych statystyk. No i przechodzimy właśnie do naszego menu przed rozgrywką. W tym momencie wybieramy, możemy sobie wybrać pojazd, możemy sobie wybrać podwozie i różne inne tego typu rzeczy, czego jest naprawdę mnóstwo. I no, może nie ma to znaczącego wpływu na rozrywkę, ale wiadomo, że daje masę frajdy sam design, wybór designu naszego pojazdu. Tak jak mówiłem wcześniej, ulepszamy sobie nasze działka, które mamy na pojeździe. Niektóre rzeczy mamy odblokowane, inne jeszcze nie. Trzeba osiągnąć oczywiście odpowiedni poziom. Tu akurat wolę zostawić tarczę, bo z tego co widziałem, gracze na wyższych poziomach zostawiają sobie tarczę, więc ta odnowa pancerza pewnie nie jest zbyt przydatna, aczkolwiek przetestuję ją w którymś kolejnym starciu. Także tak wygląda tryb furii w grze Rage. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie. There she scattered.